Witaj Dominiko. Zgodnie z obietnicą odpowiem teraz na Twoje pytania, które przysłałaś mi na Facebooku. Pierwsze brzmi: każdy zdaje sobie sprawę, że w życiu oprócz miłych chwil pojawiają się trudniejsze momenty. Powszechnie wiadomo też, że po burzy zawsze wschodzi słońce. Czy uważa Pan, że porażki są potrzebne, aby odnieść sukces? Czego Pana nauczyły? No, super pytanie. Powiem Ci, że ja patrzę na to już teraz w taki sposób, że porażki mogą nas uczyć, ale nie jest tak, że one muszą nas uczyć, bo jak mamy mało wiedzy, to wtedy różne sytuacje życiowe, jakie nas spotykają, one mogą nas zniszczyć, jeżeli nie jesteśmy przygotowani narzędziami do tego, żeby poradzić sobie z tymi sytuacjami. Także w moim przypadku to było tak, że dzięki Bogu inspirowałem się, motywowałem najwybitniejszymi tego świata. I teraz mając wiedzę od nich, jak oni postępowali w różnych dołkach, jak oni postępowali, gdy zbankrutowali, jak oni sobie radzili, gdy nie wiedzieli, co począć z życiem, widząc jakby, mając przykład tych najwybitniejszych, jak ta droga wyglądała i potem nas coś takiego dotyka, jest dużo, dużo, dużo łatwiej wyciągać lekcje z takich upadków, aniżeli się załamywać i siedzieć w domu, nic nie robić. Także moim kluczem do tego, że dzisiaj ja w ogóle nie ponoszę porażek, bo w moim słowniku nie ma takiego tak naprawdę słowa, ja wynoszę tylko lekcje. I zawdzięczam takie podejście no, najwybitniejszym osobom, które się dzielą wiedzą na YouTubie. Możemy wymienić Briana Tracy'ego, Antonego Robbinsa, wszystkich mistrzów duchowych, no generalnie tych ludzi, którzy inspirują, motywują, wspaniałymi historiami, jak i takimi twardymi narzędziami do tego, jak postępować w sytuacjach krytycznych, jest cała masa. Także ja głęboko wierzę w to, że wiedza to jest jedna rzecz i ona nas przygotowuje do tych doświadczeń. I teraz bez wiedzy doświadczenia mogą być bardzo trudne i bolesne. Także proponuję wszystkim osobom, które zmagają się, zacząć się uczyć, doskonalić, a wtedy Wam będzie dużo, dużo prościej doświadczać, pokonywać te wszystkie trudności, które i tak będą Was spotykać. Kwestia, czy będziecie przez nie przechodzić jakby łatwo, prosto, bezwysiłkowo, czy będą to wielkie i trudne zmagania. To zależy bezpośrednio od ilości wiedzy przez Was posiadanej. Teraz drugie pytanko. Wiadomo, że na wszystko trzeba zapracować, jednak niektórym pewne rzeczy przychodzą łatwiej. Jaki udział w osiągnięciu sukcesu mają według Pana talent i predyspozycje, a jaki ciężka praca i determinacja? No to jest świetne pytanie i jedno z moich takich ulubionych, bo ja uważam, że talent, on tylko ułatwia sprawę. I teraz jak spojrzymy na, powiedzmy, szkołę, dajmy taki przykład, no, wszyscy chodziliśmy do szkoły, wszyscy mieliśmy WF. I teraz są dzieci, które są bardziej sprawne, łatwiej im przychodzą pewne umiejętności. Ale co ciekawe, jeżeli weźmiemy zawodnika średnio utalentowanego i mega utalentowanego, to te mega talenty nie lubią ciężko pracować. A ci średnio utalentowani, przeważnie przez to, że nie są najlepsi, buduje się w nich charakter ludzi ciężko pracujących. I teraz talent wystarcza do pewnego momentu. Jeżeli on nie zostanie poparty bardzo ciężką pracą, to nigdy nie osiągnie rzeczy fenomenalnych. Nie ma takiej opcji. Na samym talencie nie ujedziesz za daleko. I teraz osoby, które są zdeterminowane i cisną do przodu, mogą nieprawdopodobnie podnieść swoje umiejętności. Jakbyś się zainteresowała jakby historiami ludzi sukcesu, w szczególności ze świata sportu, to mało kto mówi o tym, że on był wielce utalentowany. Większość sportowców nie była za juniora najlepszymi sportowcami ever. No nie, większość generalnie cały czas wzrastała swoją konsekwencją, byciem upartym, stale podnosili swoje umiejętności. I głęboko wierzę w to, że jak my ludzie się na coś nastawimy, będziemy ciężko pracować, będziemy zdeterminowani, jesteśmy w stanie osiągnąć niemal każde marzenie, jakie sobie jesteśmy w stanie tylko wyobrazić.
jeżeli nie osiągniemy tego absolutnego topu, jaki się nam marzy, no to będziemy troszeczkę pod tym topem, ale to dalej jest gdzieś tam w sferze marzeń, w sferze takiej no naprawdę bardzo niesamowitych, wielkich osiągnięć. Także ja jestem z tej rodziny, gdzie ja uważam, że ja nic nie umiałem, zanim się tego nie nauczyłem. Także teraz może się wydawać, że tak normalnie, luźno, swobodnie potrafię mówić do kamery, ale zanim to się stało, to ja nie umiałem w ogóle mówić, nie miałem w ogóle luzu. I teraz on mi się wypracował przez ilość prób i błędów. Także im więcej mówię, tym bardziej swobodnie mi to wychodzi. I tak jest z każdą rzeczą. Jak zacząłem pisać książki, to pierwsza to była jakaś w ogóle jedna wielka masakra. Także dopiero trzecia, czwarta, piąta, no a teraz to już ta dziesiąta książka, to mi się pisze z nieprawdopodobną łatwością. I ja nie wierzę w czegoś takiego, że ktoś rodzi się z talentem i od razu mu to wszystko bezwysiłkowo przychodzi. To, że ktoś na przykład ma łatwość w pisaniu, no to wynika z tego, że musiał wcześniej pisać. No nie jesteś w stanie super łatwo, pięknie, przyjemnie pisać, jak nigdy nie pisałeś. I teraz ludzie to zawsze tak mylnie postrzegają, że im się wydaje, że komuś coś wychodzi z łatwością, to on ma talent. Nie, komuś coś wychodzi z łatwością, bo on sobie na to ciężko zapracował i tam była determinacja, wiele godzin poświęconych. Nic nie wynika z przypadku. Nawet ludzie, którzy wspaniały mają głos i śpiewają, wychodzą na sceny na Mam Talent albo Obojętnie Gdzieś i mówi hydraulik, że ja sobie, że on jest generalnie hydraulikiem, a śpiewa, bo lubi, ale śpiewał pod prysznicem, śpiewał chodząc po domu, śpiewał na imprezach, śpiewał na karaoke. Także wypracowywanie sobie tej doskonałości naszej, tych naszych skilli, one musi się odbywać. No i teraz im więcej my tego robimy, tym lepsi się stajemy. Kochana, jeszcze ostatnie pytanie od Ciebie. Co powiedziałby Pan osobie, która ma cel, jednak z różnych powodów, obawa przed porażką, wiary w siebie, nie podejmuje żadnych działań w kierunku jego osiągnięcia? Dominiko, no takiej osobie poleciłbym dwie rzeczy. Pierwsza to podładowanie wewnętrznej energetyki. Właśnie o tym napisałem 10. książkę, Potęga bezwysiłkowej motywacji. Bo Bayer polega na tym, że jak ludzie nie mają wewnętrznego powera, to nam się nie chce. Mamy lenia, brak nam pewności, jesteśmy bardziej strachliwi. Generalnie jak nie mamy siły, to wszystko jest wysiłkowe, trudne, ciężkie. Tyczy się to zarówno sportowców, jak i zwyczajnych ludzi, którzy mają problem, żeby rano wstać do szkoły. Jak nie mamy siły, nie wysypiamy się, nie jemy odpowiednio, to jesteśmy podatni na to, żeby być strachliwymi. Drugim aspektem jest to, że mając mało wiedzy, boimy się, bo patrz jak to jest, jak na początku mojej drogi, mogę powiedzieć o sobie, to było tak, że jak już coś wiedziałem niby, ale chciałem coś osiągnąć, to było tak, że ja miałem nadzieję, że będzie dobrze. I tej nadziei towarzyszył właśnie strach, że się bałem pójść w nieznane. Gdy znalazłem w sobie tą wewnętrzną odwagę i zacząłem działać, i zrealizowałem pierwsze jakieś małe marzenie, drugie, trzecie, czwarte, to nagle zaczynałem przechodzić do takiego elementu, gdzie zacząłem wierzyć w siebie. I już w pewnym momencie wierzyłem, że będzie dobrze, że jak ten projekt sobie wymyślę, że on się uda. Przerodziło mi się nadzieja w wiarę i tam już była pewność. Ale dzisiaj już mam coś takiego, że jak zrealizowałem takie naprawdę absurdalne projekty i marzenia, jak Football Training Center, jak projekt Life Mastery, napisałem 10 książek, stałem się deweloperem. Ja dzisiaj już nie potrzebuję wiary, bo ja zrozumiałem, z czego to wynika. Ja wiem, że jak ja zrobię A, to z tego wyniknie B. I w tym momencie to już nie ma jakby dla strachu miejsca, bo ja się nie mam czego bać. Ja wiem, z czego co wynika. Także to są dwa klucze, które uważam, że ludzie, którzy mają ten wewnętrzny strach, boją się wyjść w te nieznane, to właśnie to muszą zrobić. Naładować swoją wewnętrzną energię życiową, zadbać o swoje ciało, zacząć się ruszać, odżywiać się, jak najlepiej tylko potrafią. I mamy sen, żywność i ruch. Także te trzy rzeczy. No i poza tym ładować, bombardować się wiedzą tego, jak wyglądała podróż ludzi najwybitniejszych. Im więcej wiedzy,
tym bardziej bezwysiłkowe i przyjemne życie. Także tego Wam życzę, kochani, inspirujcie się, motywujcie, bez względu na to, co mówią inni ludzie, uczcie się, bo możemy z łatwością osiągać to, na co inni ciężko pracowali. I to jest zresztą jeden z tych najbardziej motywujących tekstów dla mnie, bo jak usłyszałem właśnie ten cytat od Sokratesa, śpieszy się tam czytać dzieła innych ludzi, żeby z łatwością osiągać to, na co oni ciężko pracowali. Jak ja ten cytat zobaczyłem, to wiedziałem, że on jest dla mnie. Także jeżeli wy chcecie z łatwością osiągać coś niesamowitego, to nie ma prostszej drogi niż podążanie za najwybitniejszymi, którzy dzielą się tipami. No wtedy to się staje bardzo fajne, miłe i przyjemne. Dominiko, bardzo Ci dziękuję za te pytania. Mam nadzieję, że zainspirują one parę duszyczek do tego, żeby się stale rozwijać i podążać za swoimi marzeniami. Trzymaj się, pozdrawiam Cię gorąco z Zabrza. Hej!